Witam bardzo serdecznie Was na moim kanale na YouTubie. Mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych. Całość mojej oferty naturalnie możecie znaleźć na stronie internetowej zadania, myślnik, projekty. A dzisiaj Wam chciałam pokazać zadanie z badań operacyjnych z sposobu rozwiązywania programu liniowego, takiego, który posiada przynajmniej dwie zmienne decyzyjne, a minimum już trzy najlepiej, po prostu z wykorzystania metody Simplex, ale tym razem w sposobie ręcznym, to znaczy bez użycia żadnego programu komputerowego. Jeżeli potrzebujecie rozwiązać swoje zadania, a ten materiał okaże się Wam niewystarczający, możecie pisać od razu na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Tam załączajcie zadania, gdy będę miała możliwość, na pewno do Was odpiszę. A to zadanie, które Wam chcę przedstawić, ma następujący zapis. Jest to funkcja, inaczej, nasz program składa się z funkcji celu, która maksymalizuje x1, x2, 340 x1 plus 404 x2. Całość ma dążyć do maksimum, takie jest tutaj to kryterium efektywności. I pierwsze ograniczenie ma postać 420x1 plus 760x2 mniejsze równe 5480, a drugie ograniczenie 9x1 plus 5x2 mniejsze równe 61 i obie zmienne decyzyjne możemy potraktować jako nieujemne. A więc to jest nasze zadanie wyjściowe. To jest tak zwana postać standardowa, czyli gdzie jest zapisane są ograniczenia w postaci równań lub nierówności, ale na pewno mogą być nierówności. Mamy wymienione dwie zmienne decyzyjne i funkcja ma określone kryterium efektywności. Teraz jeżeli chcemy zapisać postać kanoniczną programu, czyli taką, gdzie mamy powiedzmy wymienione ograniczenia w postaci powiedzmy równań, to można zapisać, że jest to funkcja, która też zawiera x1 i x2, ale będzie posiadała kolejne zmienne decyzyjne. Ja tutaj może trochę to przesunę, nie wiem, czy się zmieścimy. Zobaczcie tak, jeżeli pierwsze ograniczenie było 420x1 plus 760x2 i było mniejsze równe 5480, to w tym momencie chodzi o to, żeby stworzyć równanie z tej nierówności, czyli jeżeli lewa strona zdecydowanie jest mniejsza od prawej, to do lewej strony coś trzeba dodać, a my faktycznie dodamy kolejną zmienną, która ma przy sobie liczbę 1, po prostu plus jakąś tam zmienną x3. Dalej idąc, będzie to na pewno miało się równać, jak widzicie, tutaj jest zapisane 5480. Drugie równanie było 9x1 plus 5x2 i to w tym momencie było na pewno, jak tutaj widzicie, mniejsze od 61, a więc żeby lewa strona dokładnie równała się prawej, to do lewej trzeba dodać dodatkową zmienną. Jeżeli ja dodałam do pierwszego ograniczenia zmienną x3 jako dodatkową, to do czwartego, czyli inaczej, do drugiego ograniczenia dodam zmienną x4, żeby wyrównać z naszą tutaj lewą stroną. I zasada jest taka, że jeżeli do pierwszego ograniczenia dodałam x3, to znaczy, że tak samo mogę dodać 0x4, czy bo to nic nam nie zmieni, ale będzie w obu ograniczeniach będą nam funkcjonowały obie zmienne. Jeżeli teraz nasza zmienna x3 została dodana do pierwszego ograniczenia, a do drugiego ograniczenia dodano zmienną x4, to znaczy, że do drugiego ograniczenia nic nie dodano z ograniczenia czy ze zmiennej decyzyjnej trzeciej. I teraz na pewno musimy dopisać, że nie tylko już x1, ale też x2, ale x3, jak i x4, mamy cztery zmienne decyzyjne, każda z nich jest nieujemna, czyli przyjmuje wartości
wartości albo zerowe, albo nie przyjmuje wartości albo zerowe, albo dodatki, krótko mówiąc, po prostu nieujemne. I teraz, jeżeli do ograniczeń ja sztucznie dopisałam zmienną trzecią, jak i czwartą, to oznacza, że do funkcji celu również muszę te zmienne dopisać, a więc piszę, że to jeszcze zależy od x3 i od x4, ale jeżeli te zmienne po prostu zostały dla wyrównania zapisane do naszej funkcji celu, to nic nam nie zmieniają w funkcji celu, czyli ja jeszcze dopisuję plus 0x3 plus 0x4, tak? I całość na pewno będzie nadal dążyło do maksimum. Także to jest, powiedzmy, u nas zapis kanoniczny programu. Jeżeli teraz chcemy zapisać postać kanoniczną, ale bazową, to w tym momencie ja bym tutaj powiedziała, że to jest właśnie ona, nic się tutaj nie zmienia, a w innych przypadkach niekoniecznie, gdy mamy inny zapis ograniczeń. Dlaczego tu jest bazowa? Bo występuje pierwsza zmienna bazowa, która ma układ zero-jedynkowy w zapisie. Jedynka występuje w pierwszym wierszu, a druga zmienna dopisana x4 posiada jedynkę w drugim wierszu i mamy układ 1001 dla dwóch wierszy. I teraz, żeby rozwiązać to zadanie metodą simplexową, potrzebna nam była ta postać kanoniczna, a najlepiej to od razu i bazowa. I teraz przystępujemy do tworzenia pierwszej tablicy simplexowej. Ja tutaj sobie to ładnie przesunę i zaczynamy od tego, że tablica simplexowa, dobra, czyli tak, będziemy musieli zrobić. Tablica simplexowa będzie posiadała na pewno dwie zmienne, tak? O, tu. Dwie zmienne, które będą bazowały na naszej postaci kanonicznej. I teraz tak, najlepiej jest wypisać wszystkie cztery zmienne, jakie są zmiennymi decyzyjnymi, czyli x1, x2, x3, x4. U góry nad tymi zmiennymi najlepiej jest wypisać, jakie są współczynniki funkcji celu, czyli 340, 404, 0, 0, tutaj zrobić kreskę. W środku w tej pierwszej tablicy simplexowej będziemy mieli, chwileczkę zobaczmy, dobra, będziemy mieć te współczynniki z naszych ograniczeń, czyli 420, 760, 1, 0, 0, 1, 9, 5. I teraz tutaj mamy tak zwany ten wyraz wolny BI i on będzie miał zapis właśnie 5480, tutaj jest 61 i teraz, dobra, podsumowujemy i mamy tak, tu będziemy mieć tak zwane zmienne bazowe. Ja to napiszę jako baza. Wy możecie mieć na uczelni zapisane to jeszcze inaczej. Pytanie, które zmienne wejdą do bazy, to te, które mają właśnie ten układ zero-jedynkowy. Jeżeli tu jest jedynka, to ta zmienna, która ma tutaj jedynkę, to ona tutaj będzie występowała. Czyli jest pierwszą zmienną bazową. X4 ma układ zero-jedynkowy, czyli tylko w jednym miejscu występuje jedynka, element nie zerowy, czyli tutaj będzie x4. Jeżeli teraz x3 i x4 mają współczynniki 0 i 0 w funkcji celu, to tutaj te liczby przepisujemy, trochę krzywo mi ok wyszło. I teraz liczymy tak zwane przemnożenia ZJ. I teraz tak, ZJ dla, tutaj patrzcie, tu i tu mamy cztery obliczenia, czyli tutaj, tutaj, tutaj i tutaj, które musimy wykonać. I to są przemnożenia współczynników funkcji celu dla zmiennych bazowych razy odpowiednie elementy tego środka tablicy, czyli 0 razy 420 plus 0 razy 9 daje nam naturalnie 0. 0 razy 760 plus 0 razy 5 jest naturalnie, jak wiemy, dalej 0. 0 razy 1 plus 0 razy 0 daje nam 0. 0 razy 0 plus 0 razy 1 daje nam 0.
I teraz musimy policzyć tak zwane delta J. Delta J to jest przyrost, tak zwany wskaźnik optymalności. Z boku Wam zapiszę, jaki jest wzór. Oczywiście tutaj u góry mamy tak zwane CJ, współczynniki funkcji celu. I jeżeli zdefiniujemy, że wskaźnik optymalności, czyli delta J, to jest CJ minus ZJ, oznacza to tyle, że od tych CJ w współczynniku funkcji celu odejmuje wartości ZJ, które tutaj ma. A więc 340 minus 0 wpisuje 340. Jeżeli mam 404, odejmuję od 0, mam dalej 404. Od 0 odejmuję 0, wydaje nam się, że mamy 0 i od 0 odejmuję 0, będę miała 0. I naturalnie wartość funkcji celu, czyli f od x, też oczywiście mnożymy razy 0 razy wyraz wolny, czyli 0 razy 540, 5480 plus 0 razy 61, oczywiście naturalnie da nam 0. Oczywiście wiemy, że nasza funkcja cała ma dążyć do maksimum i teraz to jest dopiero pierwsza tablica simpleksowa. Żeby wskazać tą optymalną, najczęściej trzeba zrobić kilka iteracji, czyli zmian tej tablicy simpleksowej. I teraz, żeby się dowiedzieć, jak zmienić tą pierwszą tablicę simpleksową, muszę wybrać najwyższy współczynnik, wskaźnik optymalności 404. Dlaczego? Bo jeżeli nasza funkcja celu dąży do maksimum, to ja chcę, żeby każda moja wskaźnik optymalności był tylko z wartościami zerowymi lub ujemnymi. Takie wskaźniki dodatnie lub zerowe wskazują na to, że ta tablica jest nieoptymalna, czyli będzie podlegała jakiejś zmianie. Należy na to przy tym zwrócić uwagę, że nasz wskaźnik optymalności jest liczony CJ minus ZJ. Jeżeli tak jest liczony, a możecie mieć na odwrót, to zwracajcie na to uwagę. Jeżeli jest CJ minus ZJ, a funkcja dąży do maksimum, to ja szukam wartości jak najwyższej, żeby zmienić na nowo tablicę optymalną i w każdy w tym momencie wskaźnik powinien być przy takim zdefiniowaniu delta J powinien być nieujemny, przepraszam, niedodatni. Czyli tutaj ten jest najgorszy dla mnie, bym powiedziała, czyli jest maksymalny wśród tych, które ja mam do wyboru, najwyższy możliwy i to oznacza, że ta kolumna będzie tak zwaną kolumną wyjścia, czy przepraszam, wejścia, to znaczy, że na pewno do bazy teraz wejdzie zmienna x2. Zmienna x2 będzie nową zmienną, która tutaj zastąpi którąś z tych zmiennych, ale którą? No to właśnie polega to na tym, że musimy teraz podzielić nasze wyrazy wolne przez elementy kolumny kluczowej. Czyli 5480, jeżeli podzielę przez 760, otrzymam 7,21. Policzcie na kalkulatorze, czy się nie pomyliłam. Jeżeli 61 teraz podzielę przez element kolumny kluczowej, czyli przez 5, otrzymam wartość 12,2. I teraz, żeby się dowiedzieć, który wiersz teraz będzie wierszem kluczowym, ja muszę wybrać, która z tych dwóch wyników podzielenia, czyli ilorazów, będzie minimalne. I teraz minimalna spośród tych dwóch liczb, ale co jest ważne, minimalna dodatnia, bo czasem wychodzą wyniki ujemne. Ujemne wyniki do szukania minimalnej my odrzucamy, wynosi 7,2 i ta kolumna, ten wiersz, który zawierał ten element minimalny, jest wierszem kluczowym, czyli oznacza to tyle, że zbiorę sobie to ładnie w kółeczko. I co mogę powiedzieć na ten temat? Że zwróćcie uwagę, kolumną kluczową jest kolumna x2, a wierszem kluczowym jest kolumna z x3. Oznacza to tyle, że x2 wejdzie do bazy i zastąpi zmienną x3. Teraz musimy przystąpić do budowy nowej tablicy simpleksowej. Ja tutaj, widzicie, pracuję trochę śmiesznie może na karteczkach, ale będzie to nam łatwiej wykonać obliczenia dodatkowe. I teraz tak, dobra, to tak się zmieścimy.
Żeby stworzyć nową tablicę simpleksową na podstawie naszej wcześniejszej, muszę na pewno zapisać, jakie zmienne teraz nam wejdą do nowej bazy. Powiedziałam, że w miejsce x3 wejdzie zmienna x2, więc ją zapisuję. x4 zostaje tak, jak było. Na pewno mamy cztery zmienne decyzyjne x1, x2, x3, x4. Możemy to nazwać drugą tablicą simpleksową. Ja sobie tu wzięłam dwójkę w kółeczko, czyli oznaczenie druga tablica. To są nasze zmienne. U góry nad nimi mogę wpisać, jakie mają współczynniki funkcji celów niezmiennie, czyli 340, 4, przepraszam, 404 i 2,0. Na pewno będziemy mieć znowu kolumnę wyrazów wolnych. I co? Jakie współczynniki funkcji celu mają te dwie zmienne bazowe? X2 ma 404, a x4 ma 0, czyli tu 404 piszę, a tutaj 0. Znowu robię krechę jako podsumowanie. Znowu będę musiała liczyć ZJ, tak? I delta J, to są nasze obliczenia. Będę musiała też policzyć, jaka jest wartość funkcji celu. Oczywiście naturalnie ona ciągle dąży do max, na co musimy zwrócić uwagę. I teraz zwróćcie uwagę na to, że jeżeli tutaj wierszem kluczowym był wiersz pierwszy, to elementy, które chcę wpisać do pierwszego wiersza w drugiej, kolejnej tablicy simpleksowej, powstają przez podzielenie każdego z nich aż do wyrazu wolnego włącznie przez element, który znajdował się dokładnie na przecięciu wiersza kluczowego z kolumną kluczową, czyli przez element tak zwany rozwiązujący. Czyli dzielę 420 przez 760, 760 przez 760, 1 przez 760, 0 przez 760 i 5480 przez 760. Tak się uzupełnia elementy wiersza w tym miejscu, gdzie był wiersz kluczowy, ale w poprzedniej tablicy. Więc teraz, jak wygląda nasz wiersz pierwszy, który był początkowo wierszem kluczowym. No więc 420, jak podzielę przez 760 na kalkulatorze, mam 0,55. 760 przez to samo to jest 1. 1 przez ten wynik to w tym momencie jest wynik bardzo niski. Generalnie, abym mogła zapisać 0, możecie, jak chcecie, to pisać dokładny wynik, że to jest 1 przez 760, może tak nawet będzie lepiej. 0 przez 760 jest totalne 0 i tutaj 5480 przez 7,6 wpisuje nasze 7,21. I teraz pozostaje mi do uzupełnienia drugi wiersz naszej nowej tablicy simpleksowej. I teraz przy okazji wiem coś takiego, ułatwić sobie można pracę, że jeżeli wiem, że x2 jest kolumną kluczową, tak, jest zmienną bazową, to ona ma układ zero-jedynkowy, więc jeżeli tu jest 1, to tu musi być 0. Jeżeli x4 występuje w drugim wierszu i jest zmienną bazową, to w tym momencie ma układ 0-jedynkowy, ale ta jedynka występuje dokładnie w tym wierszu, gdzie ona jest. A więc do obliczenia zostaje nam tutaj ta liczba, ta i ta. Każda z tych liczb występuje w tablicy nowej, ale liczymy ją na podstawie poprzedniej tablicy simpleksowej. Oznacza to tyle, że jeżeli tu potrzebuje wynik, to jest odpowiednikiem dla tej dziewiątki, gdzie była ta dziewiątka. I teraz, żeby policzyć, co tutaj należy wpisać w miejsce, gdzie była dziewiątka, to ja w tym momencie muszę wykonać takie dodatkowe obliczenie. To jest element z drugiego wiersza, a z pierwszej kolumny, a więc ja z boku mogę zapisać, że wyraz A21 nowy to jest dziewiątka, bo była, minus element wiersza kluczowego przemnożony razy element kolumny kluczowej dla tej dziewiątki i razy podzielone przez element rozwiązujący. Czyli konkretnie 9 minus 420 razy 5 przez 760. Jeżeli ja to dokładnie policzę,
to mi w tym momencie wyjdzie 6,24. Czyli w to miejsce, gdzie była dziewiątka, mogę wpisać 6,24. Jeżeli mam do uzupełnienia teraz to miejsce, gdzie było wcześniej 0 we wcześniejszej tablicy simplexowej, to liczę to w ten sposób: stary element minus to, jaki ile wynosił element kolumny kluczowej, razy to, ile wynosił wiersz, element wiersza kluczowego przez element rozwiązujący. Ten element oznaczamy, że to jest element z drugiego wiersza i z trzeciej kolumny, czyli ja gdzieś na boku znowu mogę zapisać, że to jest element A, 2, 3 i co? Było 0, od niego odejmuję element kolumny kluczowej, czyli 5, element wiersza kluczowego, dlatego 0, nawet zróbmy sobie ładne strzałki, o, tak będzie nam łatwiej, czyli 0 minus 5 razy 1, ale i tak całość dzielone przez element rozwiązujący, czyli 760, i to, co otrzymuję w zaokrągleniu, jest minus 0,01. Oczywiście możecie w ułamku dziesiętnym to zapisać, nie ma problemu. I wpisać dokładnie w to nasze tutaj miejsce. Zostaje nam tylko do ustalenia, ile wynosi element tutaj wiersza kluczowego. Było 61, o, zobaczcie sobie. I liczymy, to jest tak, element z drugiego wiersza, a z piątej kolumny, czyli ja dodatkowo, na dodatkowe już dobra, zróbmy sobie kartce, albo nie, tutaj jeszcze nam się zmieści. Element A, 2, 5, liczymy tak, w tym miejscu było, tutaj, było 61, i teraz tak, dla 61 element wiersza kluczowego 5480, element kolumny kluczowej 5, rozwiązujący 760, czyli 61 minus 5480 razy 5 przez 760. Jeżeli to policzymy sobie na kalkulatorze, czy też ręcznie, jakkolwiek to zrobimy, mamy 24,95. Chcecie to, róbcie to dokładnie. Teraz tak, żeby już mamy zapisano drugą kolumnę, drugą tablicę simplexową, to jest już, poprzednia nie jest dla nas istotna. W tym momencie musimy uzupełnić z powrotem ZJ, obliczyć wartość funkcji celu, jak i policzyć wskaźniki optymalności. ZJ, mówiłam, zawsze to jest przemnożenie współczynników funkcji celu, ale dla zmiennych bazowych, przez elementy tablicy simplexowej. Więc to razy to plus to razy to da nam wynik, jeżeli policzycie dokładnie na kalkulatorze, 223,26. Jeżeli teraz te liczby przemnożę razy te, czyli to razy to plus to razy to, na 100% mamy 404. Jeżeli teraz przemnożę to razy to plus to razy to, otrzymam 0,53. Jeżeli teraz przemnożę to razy to plus to razy to, otrzymam na 100% 0. Jeżeli teraz jeszcze do policzenia jest wartość funkcji celu, to znowu mnożę nasze elementy współczynników funkcji celu dla zmiennych bazowych przez wartości brzegowe naszych ograniczeń, ale z drugiej tablicy z tej bieżącej tablicy simplexowej, to to razy to plus to razy to, widzicie, co pokazuje, daje nam 2913,05. I teraz, żeby sprawdzić, czy tablica ta druga jest na pewno optymalna, ja muszę policzyć delta J. Jak już Wam pokazywałam, wskaźniki delta J zliczymy w tym zapisie CJ minus ZJ. A więc elementy tutaj wysoko znajdujące się, od nich odejmuję ZJ. Czyli to razy to wynik, to razy to, to przepraszam, to minus to wynik, ta liczba minus ta, tutaj wynik, to minus to wynik i 0 minus 0 będzie 0. Więc ja wpisuję wyniki, bo je znam. Kwestia, policzcie to na kalkulatorze, czy się Wam zgadza. I zwróćcie uwagę, że zaczyna się taka sytuacja, że już mówiłam, że przy maksymalizacji, przy tak zapisanych wskaźnikach optymalności, wszystko powinno być albo ujemne, albo zerowe.
Tu już jest pozytywny, fajny wynik, tu jest dobrze i tu jest dobrze. Jedynie tu jest negatywny wynik i zasada jest taka, przy maksymalizacji, jeszcze raz mówię, przy takim definiowaniu wskaźników optymalności, szukamy najwyższego, najgorszego wyniku i to jest nasza kolumna kluczowa. Tym samym, jeżeli wskazałam wynik jeszcze nie ujemny, ten, który jest dodatni, a to dla nas jest źle, przy tak zdefiniowanej kryterium efektywności i tak wskaźniku optymalności, to w tym momencie muszę stwierdzić, że po pierwsze to nie jest tablica optymalna, bo tu wynik jest jeden dodatni i to będzie w ogóle nasza kolumna kluczowa. Ja ją zaznaczam w kółko, czyli oznacza to tyle, że tutaj będzie to X1 zmienną decyzyjną, która wejdzie nam do nowej bazy, ale czy zastąpi X2 czy X4, to pokaże nam wynik podzielenia wyrazów brzegowych przez właśnie te elementy kolumny kluczowej. Czyli dzielę 7,21 przez 0,55 i 24,95 dzielę przez 6,24. Jeżeli to zrobię, otrzymam następujące wyniki 13,05, a tutaj dokładnie równe 4. Teraz mówiłam, że jeżeli któryś z wyników będzie ujemny tutaj, to ja go w ogóle nie biorę do dalszego etapu pod uwagę. Z tych elementów podzielenia wybieram wynik najmniejszy. Nieważne, czy funkcja dąży do celu, do max czy do min, ja szukam zawsze najniższej. Tu jest wynik niższy od tego, nieważne o ile, ale niższy, a więc teraz to drugi wiersz, który zawiera w zmiennych bazowych x4, to tutaj będzie nasz wiersz kluczowy. Oznacza to tyle, że x4 zostanie zastąpiony przez x1 w bazie, czyli x1 wejdzie do bazy, a x4 z niej zostanie wyrzucone. To jest nasza druga tablica simplexowa. Jak się można pewnie domyślać, będzie to raczej już ostatnia do zrobienia iteracja. I teraz, zróbmy sobie tak, ta karteczka wyżej, a tutaj stworzymy sobie naszą tablicę simplexową numer 3. I znowu zaczynamy od tego, że zapisujemy sobie najlepiej numer, że jest to tablica simplexowa, kolejna, trzecia. I jak mówiłam, była zmienna decyzyjna x2 w tablicy, zostawiamy, zamieniona zostaje x4 z x1 i mamy tak, pierwszą zmienną, drugą zmienną, trzecią zmienną i czwartą zmienną decyzyjną. Współczynniki funkcji celu się nam nie zmieniają, zapisujemy je u góry, piszemy, jakie mamy CJ, jakie zmienne są naturalnie w bazie. Mamy oczywiście BI jako kolumnę wyrazów wolnych. Tutaj musimy zapisać znowu współczynniki naszych zmiennych bazowych, ale współczynniki funkcji celu, czyli X2 ma 404, a X1 ma 340. Musimy uzupełnić naszą tablicę simplexową, ale jeżeli wiem, że zmienna x2 i x4 są to zmienne bazowe, to na pewno występuje taki zapis. Dlaczego? Bo one tam, gdzie x1, tam będzie jedynka. Czyli inaczej, jeżeli x1 występuje w drugim wierszu, to tutaj w drugim wierszu, ale dla tej kolumny x1 to jest jedynka, tu 0. Jeżeli x2 występuje w pierwszym wierszu, to w tym momencie jedynka występuje dla tej zmiennej w pierwszym wierszu, reszta to 0. Musimy jeszcze policzyć ZJ i delta J. To będzie nasze ostateczne pewnie rozwiązanie, nie? I funkcja celu, jej ile ona będzie wynosiła i że ona nadal dąży do max. OK. W tym momencie do uzupełnienia mamy resztę. Czyli jeżeli teraz zwrócicie jeszcze raz uwagę do naszej tablicy poprzedniej, elementem rozwiązującym było 6,24 i oznacza to tyle, że jeżeli wiersz kluczowy to był wiersz drugi, to nowy wiersz drugi w trzeciej tablicy simplexowej uzupełnimy, dzieląc każdy z tych elementów, który tu był, przez element rozwiązujący, czyli przez 6,24. Czyli
1 przez 6,24 przez 6,24 dało nam 1. 0 przez 6,24 daje 0. Minus 0,01, jeżeli podzielę teraz przez 6,24, no to w tym momencie otrzymam liczbę, już możemy przyjąć też całkiem w ogóle prawie blisko 0. Jeżeli 1 podzielę przez 6,24, to otrzymam w zaokrągleniu 0,16. I jeżeli było 24,95, podzieliłam przez 6,24, to w tym miejscu wpisuję 4. I teraz do uzupełnienia zostaje nam to i to miejsce. I teraz jak to się uzupełnia? Znowu korzystamy z tego, że jeżeli wcześniej było 1 przez 760, to od niego teraz odejmuję to razy to przez to. Czyli od poprzedniego starego wyrazu odejmuję element kolumny kluczowej przemnożony przez element wiersza kluczowego przez element rozwiązujący. Czyli liczcie sobie tak. 1 przez 760 minus 0,55 razy minus 0,01, czyli uwaga na zmianę znaku, przez 6,24. I w tym momencie, w tej zmiennej mamy wynik bardzo bliski 0, jeżeli policzycie na kalkulatorze. Teraz w tym miejscu co mamy uzupełnić? No, na podstawie tego wyniku. Nawet tak złożę. Jeżeli w drugiej tablicy było 0, to elementem kolumny kluczowej jest 0,55, elementem wiersza kluczowego jest 1, elementem rozwiązującym 6,24, czyli liczę tak. Nowy element. Stary element 0 minus 0,55 razy 1 przez 6,24. To, co mi wyjdzie, to będzie gdzieś około 0,09 na minusie. I teraz pytanie, ile tutaj wpisać? Od 7,21, który był, odejmuję 24,95 przemnożone razy 0,55, a podzielone przez 6,24. W tym momencie po obliczeniu na kalkulatorze powinno wyjść nam 5. Zostaje nam do uzupełnienia wiersz. O, teraz tak, tu. Wiersz, czyli już tamto na poprzedniej tablicy simpleksowej w ogóle już nie bazujemy. Zostaje nam do policzenia ZJ, jak i delta J. A więc ZJ zawsze jest to przemnożenie współczynników funkcji celu dla zmiennych bazowych przez elementy bieżącej tablicy simpleksowej, czyli 404 razy 0 plus 340 razy 1 wpisuję tutaj wynik. Ja otrzymuję 340. 404 razy 1 plus 340 razy 0 w tym momencie otrzymuje 404. Jeżeli teraz tutaj wyniki byśmy wpisali dokładnie, 404 razy ten element plus 340 razy ten element, ja konkretnie policzyłam, wyszło mi 0,41. Jeżeli teraz ten element przemnożę razy ten i ten do tego, to suma summarum wyjdzie na 18,72. Jeżeli delta J, jeszcze raz powtórzę, policzymy jako CJ minus ZJ, tak, to od tych elementów muszę odjąć te, czyli 340 minus 340 daje 0. 404 minus 404 dostaje 0. Jeżeli od 0 odejmę 0,41, otrzymuję minus 0,41. Jeżeli teraz od 0 odejmę 18,72, to mam minus 18,72. I zostaje nam do policzenia wartość funkcji celu. Znowu to jest przemnożenie tych współczynników funkcji celu zmiennych bazowych przez elementy wartości brzegowych, czyli te 100 razy to plus 100 razy to. Otrzymuję w tym momencie 3,380, tu policzyłam wcześniej. I teraz jeżeli macie pytanie, czy tablica simpleksowa w tym momencie jest optymalna, czy też nie, musicie pamiętać o tym, że jeżeli funkcja celu dąży do maksimum, a tak jak tu widzicie, współczynniki optymalności są zdefiniowane jako CJ minus ZJ,
to ja muszę powiedzieć, że ta tablica jest optymalna, ponieważ wszystkie wskaźniki optymalności albo są zerami, albo są ujemne, czyli są niedodatnie. W tym momencie tablica simplexowa jest optymalna i zostaje nam policzenie czy wyznaczenie, co jest rozwiązaniem. Rozwiązaniem na pewno jest to, że jest to wartość optymalna, czyli jakby przyjmuje nam zmienne decyzyjne, pozwalają nam osiągnąć najwyższą możliwą wartość, ale przy spełnieniu tych ograniczeń, które się znajdowały w programie na samym początku. Czyli w tym momencie mogę wypisać, że zmienna x2 wynosi 5, x1 wynosi 4. Funkcja celu jest optymalna i wynosi 3380. I jeżeli ktoś by pytał, a co z pozostałymi zmiennymi x3 i x4, jest zasada taka: zmienne niebazowe, czyli te, które się nie znajdują tutaj w bazie, na 100%, jak ile by nie wynosiły, wynoszą 0. A więc muszę zapisać, że tu mamy zmienne decyzyjne. Tu jest funkcja celu i to jest rozwiązanie naszego zadania metodą Simplex. Jeżeli potrzebujecie rozwiązania przy swoim zadaniu Simplexu, czy z czegokolwiek innego, z badań operacyjnych, czy z innych przedmiotów, z których udzielam pomocy, mailujcie do mnie. Ja na ten czas kończę omawianie tego zadania. Wy, jak chcecie, to włączcie sobie ten film kolejny raz. Prześledźcie go jeszcze w elementach, które nie są dla Was zrozumiałe. Na innych playlistach umieściłam inne filmy z rozwiązywania zadań z badań operacyjnych czy z innych przedmiotów. Możecie coś też znaleźć. Korzystajcie z całej tej udostępnionej przeze mnie wiedzy. Udostępniajcie te filmy znajomym. Chcecie, to się kontaktujcie ze mną. zadania@projekty.małpa.wp.pl. Ja Was serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce. Cierpliwości, rozwiązujcie jak najwięcej zadań.